Szalony golf. Trafienie. Zippy, czy to nie moja kolej? Prawie już. Potrzebuję całkowitej ciszy. Udało ci się. 100 trafi. To tylko kwestia cierpliwości. A propos cierpliwości. Chwileczkę, już otwieram. Co się dzieje? Kolego, czy to już Teksas? Nie. Władywostok? Nie. Pekin? Nie. A więc panowie, to nie jest Alice Springs. Straciłem orientację. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Na antypodach czy pod nimi? Zgubiliśmy się. Zgubiliście się? Wszyscy? Ale jak? Jeśli się nie mylę, panowie, mogę wam pomóc. W jaki sposób? Potrzebny jest kompas. Reaguje on na pole magnetyczne. Wystarczy poszukać kierunku północnego. Ale tu jest tyle miejsca. Widzę jakieś zakłócenia pola magnetycznego. Ale dlaczego ptaki tracą orientację? Ptaki odnajdują prawidłowy kierunek dzięki polu magnetycznemu. Ale przecież nie mają kompasów. Nie potrzebują ich. W głowach mają swój własny, specjalny rodzaj kompasu. Chodź, Zach. Musimy znaleźć jakieś wyjście. Ale dokąd my idziemy? Na biegun północny. Ale skąd będziemy wiedzieć, czy już tam jesteśmy? Jest tylko jeden mały problem, panowie. Transport. Obawiam się, że stosowna łódź nie jest jeszcze gotowa. W takim razie poszukajmy czegoś innego. Rakiety. Są szybkie. Mam pomysł. Za mną, Zach. Zippy, gdzie jesteś? Porter, czy masz znaczki pocztowe? Tak, ale co ty robisz tam w środku? To nasz środek transportu. Ależ Zippy to paczka. Tak jest. I zaadresowana na biegun północny. Nadam ją. Co prawda potrwa trochę, zanim dotrze z nami na miejsce, ale paczki zawsze gdzieś kiedyś docierają. Nie tutaj. Zbyt głośno. Spróbuj jeszcze raz. I jeszcze raz. Znowu źle. To szaleństwo. Za nic nie dotrzemy na biegun północny. Zajrzyjmy do naszego ekwipunku. No tak. Dobry, stary Samson. Co ty robisz, Zippy? Zaadresowałem ją tak, by trafiła w najcieplejsze miejsce na Ziemi. Skoro wszystko idzie na opak, to tym sposobem trafimy do najzimniejszego miejsca, czyli na biegun. Zach, zdaje się, że jesteśmy na miejscu. Lepiej sprawdźmy, gdzie jest to zdjęcie od Samsona.
Gdzie się podział ten biegun? Po to tu jesteśmy. Mamy go odnaleźć. Naprzód. Pudło. Znowu nie trafiłeś. No, już prawie. Jeszcze raz. Wspaniała pozycja. Piłka golfowa. Za mną, Zak. Chyba już wiem, co się stało. Oto i biegun północny. Te szalone kaczki użyły masztu flagowego do swojej gry w golfa. Dlatego powstały zakłócenia pola. Ależ, Zippy, przestań narzekać, Zak. Naprawimy, co trzeba i wszystko wróci na miejsce. Co za prosta sprawa. Ależ, Zippy, będziemy w domu na podwieczorek. Ależ, Zippy, patrz. Co teraz, Zippy? Myślę, że jednak będziemy w domu trochę później. Zajrzyjmy jeszcze raz do naszego ekwipunku. I co tam znalazłeś, Zippy? Jest tu olbrzymi magnes. Bardzo ciężki. Chodź, Zak, pomóż mi. Co się stało? Trzymaj się! Zippy, myślę, że my znaleźliśmy biegun północny. Skoro go znaleźliśmy, to trzeba go ponownie właściwie oznaczyć. Ale czy szalone kaczki tego nie zauważą? Masz rację. Poszukajmy czegoś innego. Jeszcze jeden masz. Ratunku. Zippy, śnieg orzeł ratunku. Witaj, Zippy. Dawno się nie widzieliśmy. Jak się masz, mówi? Co słychać? Raz lepiej, raz gorzej. Nie narzekam. A gdzie jest mały Zak? Jestem tutaj. Nieźle mnie wystraszyłeś. Wiesz, mówi, podsunąłeś mi niezły pomysł. O, Rety, ostatni dołek, jestem mistrzem. Ale oszukiwałeś, szefie? Bzdury. Tylko ja znam zasady gry. Gotowy jesteś, Zak? Gotowy, Zippy? Masz z czerwoną flagą gdzieś zniknął. Jest tam. Cisza, proszę. Potrzebuję całkowitej ciszy. Udało się. Ten, kto teraz trafi, ten wygrywa całe zawody. I będę nim ja. Co za uderzenie. Szczęściarz. Raczej farciarz. Jeszcze tylko jedno uderzenie i jestem zwycięzcą. Szefie, nie trafiłeś. Kto usunął lód? Znowu nie trafiłeś. Dlaczego jest mi niedobrze? Kolejna sprawa rozwiązana. Czy teraz ptaki trafią z powrotem do domu? Teraz tak. Na nas też pora. Wracamy. Ale Zippy, nie mamy więcej znaczków. Bez obaw. Samson śpieszy z pomocą. Samsonie, a co to takiego? Specjalna łódź podwodna ślimaka Samsona. Wracajmy do domu. Czeka na was dużo pracy. Trzeba posprzątać sypialnię. Pełno w niej golfowych piłeczek. 196. Znowu pudło. 197. 198. 199. 200.